Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier szczeciński, 26 lipca 1946 roku Piątek Dwustu Polaków w kopalniach angielskich Londyn minister brytyjski Shinwell, omawiając sytuację węglową Anglii, wspomniał o tym, że na razie jedynie 200 Polaków z byłej armii polskiej w Anglii pracuje w górnictwie węglowym. Jednocześnie zaznaczył Sinuel, że gdyby większa liczba byłych żołnierzy polskich zgłosiła się do kopalni angielskich, Polacy musieliby wstąpić do angielskich związków zawodowych. W razie nadmiaru górników angielskich, Polacy w pierwszej linii zostaną zwolnieni. Stanowisko to jest uzgodnione z angielskimi związkami zawodowymi. Robotnicy domagają się obniżki cen, walka ze spekulacją i drożyzną w kraju. Toruń. Społeczeństwo i władze miejskie w Toruniu prowadzą akcję zmierzającą do ukrócenia spekulacji oraz do obniżenia cen artykułów pierwszej potrzeby. W związku z tą akcją zamknięto w Toruniu szereg sklepów spekulantów. Zarząd miejski na podstawie wniosku obywatelskiej Komisji dla Kontroli Aprowizacji oraz związków zawodowych uzgodnionego z cechem piekarskim i rzeźnicko wędliniarskim ustalił ceny maksymalne na artykuły pierwszej potrzeby przewidujące obniżkę dotychczasowych cen o 10 do 20%. Całe społeczeństwo pomorskie domaga się zdecydowanej akcji zmierzającej do obniżenia cen podstawowych artykułów żywnościowych. Polskie okręty wojenne czekają na powrót. W okresie ubiegłej wojny światowej na wszystkich morzach świata wystąpiły okręty pod polską banderą, zdobywając sobie sławę wśród sprzymierzonych, a nienawiść u marynarzy, tak niemieckich, jak i włoskich. Nasze okręty zadały nieprzyjacielowi daleko znaczące straty. Zatopiły pięć kontrtorpedowców krążownik pomocniczy, dziewięć okrętów podwodnych i kilkadziesiąt pomocniczych. Sam tylko ORP Ślązak zestrzelił dwadzieścia samolotów, a ponadto schwytał żywą torpedę. Czekamy więc z niecierpliwością na powrót bohaterów morskich. Z Pomorza Zachodniego światła, światła. Sezon w Międzyzdrojach, mimo że pogoda nie bardzo dopisuje, ożywia się coraz bardziej. W szybkim tempie zostały dokonane remonty will, także dziś Międzyzdroje na zewnątrz prezentują się dość imponująco. Gorzej natomiast jest z urządzeniem wewnę wewnętrznym niektórych budynków. Jak wiadomo zajętych po największej części przez najrozmaitsze instytucje z terenu województwa szczecińskiego i z głębi kraju. Brak łóżek, pościeli itp daje się często dotkliwie we znaki, szczególnie w niedzielę i święta, kiedy napływ wycieczkowiczów się wzmaga. Niełatwo wówczas znaleźć nocleg. Zatem, jeśli międzyzdroje mają w całym tego słowa znaczeniu spełnić swoją rolę, należy czymkolwiek te braki uzupełnić. Drugą słabą stroną międzyzdroi jest brak prądu. Z tego powodu nie tylko miasteczko nie jest oświetlone, ale i nie dopisują wodociągi. Po prostu na pozór paradoks. Wille nad wodą może i są pozbawione wody.